Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Czas z Marią Bukardi 44 w środę, dzień Merkurego, czyli oczywiście inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykam się w magicznej oazie i również jutro nasza 44 ceremonia odbędzie się dokładnie tutaj, ponieważ ta energia 44, czyli tej pozytywnej, przemiany, transformacji, która daje nowe rozwiązania, nowe drogi do celu. Wskazuje Ci jak gdyby z góry, gdzie są ślepe zaułki, a gdzie można wygodnie, z lekkością, z radością i szybciej dotrzeć do tego miejsca i zrealizować to wszystko, czego pragniesz. Dzisiaj nasze 44 spotkanie i właściwie powinno być przy herbacie, ale jeszcze wierz mi, nie miałam czasu, aby tę herbatę przygotować, ponieważ dokładnie teraz jesteśmy w momencie pory deszczowej, mimo tego, że jest takie piękne słońce, ale uwaga, to jest tylko dzisiaj i miejmy nadzieję, że również jutro. W czasie pory deszczowej to sadzenie drzew, czyli to miejsce, które rozszerzamy tak krok po kroku, które rośnie i rośnie i rośnie, tak przyjmuje tą nową formę. Te wszystkie drzewa, które zostały jak gdyby wysłane tutaj energetycznie poprzez datki i intencje, dokładnie w tym momencie zostały połączone z tą energią wszechświata, z energią Ziemi i znajdują tutaj swój nowy dom, a jednocześnie rozszerzają magiczną oazę i są takim połączeniem, ponieważ każde drzewo, które sadzimy, które sadzisz, również Ty w Twojej intencji, Twoja wymiana, Twoja energia płynie, łączy się z tym drzewem i to drzewo jest takim symbolicznym również wsparciem dla Ciebie. To jest ta Twoja dewa, która łączy się tutaj z ziemią mitycznej Atlantydy, a następnie poprzez tą energię telepatycznie wysyła tą energię do Ciebie. Czyli mnóstwo pracy, mnóstwo niesamowitej przemiany, która w tym momencie następuje na tym nowym obszarze. I wierz mi, że aktualnie jest to dla mnie bardzo trudne, aby wszystko dokumentować, aby to wszystko jakoś zebrać w jedną całość, ale dla chcącego nie ma nic trudnego, czyli krok po kroku idziemy dalej i dalej. Dlaczego jest to taki moment, gdzie tak szybciutko te pewne rzeczy muszą się zrealizować?